Hej, cześć, siemanowo wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Kontrola, powracamy, jesteśmy tutaj niedaleko biura dozorcy naszego ukochanego Achtiego, który takie troszeczkę, powiedziałbym, dziwaczne wajby jakieś z siebie wydaje, ale myślę, że ostatecznie może być postacią pozytywną, tak więc lecimy przed siebie, ja w ogóle się dziwacznie czuję, wróciłem do moich starych słuchawek Arctisów, nie pamiętam już których, te modele mi się mylą i cholera, wszystko jakoś tak dziwnie brzmi, ja dziwnie w nich wyglądam, przyzwyczaiłem się, że w kamerze co innego widzę, ale nieważne, lecimy przed siebie, ja generalnie ostatnio też chyba wczoraj pobrałem sterowniki Game Ready od Nvidii do tej gierki, tak więc może będzie coś lepiej działało, troszeczkę też ulepszyłem, dopasowałem experience'em moje ustawienia, tak więc lećmy przed siebie. Jak ja dziwnie brzmię! A! Naprawdę, w sytuacjach, kiedy się gada do mikrofonu i robi odsłuch tego, najlepiej jest poznać, jak bardzo różni się dźwięk różnych słuchawek od siebie. True story. No dobra, papierologię. Dowiedziałem się w ogóle, że niektóre papierki, które się zbiera, tak ogólnie nazywam wszystko, co tutaj do kolekcji trafia, aktywują na misje poboczne. Niewiele ich jest, ale podobno są, tak więc ja tam misję wykonywać chcę. Kilka tygodni temu z panoptikonu uciekł obiekt mocy i wszyscy macie go wypatrywać. Jeżeli ktoś zauważy konia z karuzeli, nie próbujcie go powstrzymać na własną rękę. Panie, ja tutaj wszystko powstrzymam na własną rękę i sobie jeszcze wessać mogę tego moce. No i co? No i zjechałem teraz... Aha, okej, czyli teraz jestem tutaj, gdzie jest to, te takie szare rzeczy są. No spoko. Wydaje mi się, że szybciej będzie mi w tej chwili wykonać w takim razie innego questa zamiast tego. Ja zjechałem tutaj windą. No nie, nadal uważam, że ta mapa jest beznadziejna jak cholera. Misje, proszę państwa, wyłącznik awaryjny. Wydaje mi się, że to będzie teraz dla mnie sensowniejsze do wykonania, bo pójdę tutaj na lewo i jestem na miejscu. Dalej gram na kontrolerze. Zobaczymy, jak to się skończy, ale ostatecznie, kurde, lubię całkiem grać na kontrolerze. Elektrownia WSN. Ty, ale to są normalni ludzie. To nie jest opętany przeciwnik, siemano. Okej, ty, ja myślałem, że tutaj będę musiał się przebijać przez przeciwników, tu nic nie ma. Aha. Mordo, jestem nowym dyrektorem, jak ty się do mnie zwracasz w ogóle? Chcesz, żebym ci pozamieniał kończyny miejscami? Ja chyba mam takie umiejętności. Rish, sprawy bezpieczeństwa. Hej, Simon, dostałem twoją wiadomość, jeżeli ktoś z sektora będzie pytał o Achtiego, powiedz, że wszystkim się zajmiesz, tak to zostaw. Niech nikt z personelu pod żadnym pozorem nie przerywać mu jego codziennej rutyny. Powiedziałem ci wszystko, co nie wiem, żebyś mógł lepiej ogarnąć jego dziwne zwyczaje, ale to wyjątkowo tajne informacje. Okej. Jeżeli nie zauważyłeś, pomiędzy Trenchem i Darlingiem coś iskrzy, wiem, że to nie jest twoja mocna strona, lepiej trzymaj się z daleka. Ty, to interesujące, czemu w ogóle oni wymieniają między sobą jakieś notatki na temat Achtiego? To jest dla mnie ciekawe. To mogę sobie aktywować w ogóle. Poproszę ten punkt kontrolny. Przyda mi się. Plus w ogóle też wyczytałem jedna, jakby znalazłem artykuł. X rzeczy, których... nie mogę tego aktywować. A dlaczego? Przeciwnicy tutaj jacyś są? No nie poz... A nie, dobra, zrobiło się. Myślałem, że czerwony kolor oznacza, że nie ma. Środki zaradcze zarządu. Mogę sobie odebrać nagrodę za to i za tamto. Jaka jest nagroda za to? Skuteczność przeładowania. Regeneracja energii. Dobra, tutaj mam zabijanie tych. Zabij wrogów w sektorze kierowniczym, stosując strzały w głowę. Z trybu obrót. Stosując przebicie. No dobra, to ja sobie przyjmę na razie to. I przyjmę sobie to. Może się ostatecznie uda. Twory astralne. Gdzieś też wyczytałem. Mogę stworzyć rozbicie. W końcu. Ty, no myślę, że to jest akurat rzecz, na którą warto wydać moje materiały. Rozbicie, fantastycznie. Potem jeszcze obrót. Szybkostrzelna broń z pojemnym magazynkiem. Czyli taki karabinek trochę, proszę państwa. Tego podobno w ogóle nie opłaca się inwestować w kraftowanie tych rzeczy, że się tego znajduje na tyle, że to nie ma większego sensu. A ja zdecydowanie chciałbym sobie na razie zainwestować w moje życie. Czy stać mnie na to? Nie, 3 punkty. O, zużyłem wszystkie 3 punkty na to. No dobra, ale nie będę żałował, ponieważ tutaj akurat w kwestii życia to... Myślę, że warto jest jej mieć więcej. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Pyk. I się zmienia. Clint Eastwood, kurwa. A czyli mamy shotguna w takim razie, co? I też widać, że korzysta z tego samego rodzaju energii. Jak zrobię tak, zmienię, to znowu tej energii mam trochę mniej. Ty, no spoko, okej. Fajnie, fajnie. Muszę celowniczki sobie zapamiętać, żeby wiedzieć, jak to wszystko działa. Pogadajmy w takim razie z panem szefem. O, dobra.
we're on the same side. No, domyślam się, że chyba tak, nie byłbym taki pewien. Yeah, Chief Arish, FBC Security. I'm just... Oh, hang on, you're the new director. It's a pleasure, ma'am. Let's skip the formalities, please. Right. Faden, ma'am. Look, as you can probably tell, it's a bit of a shit show down here. We've been holding our ground, but whatever's gotten into our buddies has them wrecking the coolant pumps and the power converters. The NSC keeps overheating, and my crews keep getting shot before they have a chance to make any repairs. NSC? Oh, sorry. Bureau jargon. It's what we call the power plant. You know, the big rumbling metal thing? Salvador, head of security, asked me to protect it in case of an attack. See, what's inside is dangerous. Dr. Darling seemed to know it would be a target. Darling? He's here? No, he came down a few days ago, before everything went to hell. He was out of it. Smelled like a bar mat. He was ranting about vulnerabilities and how he only had one large-scale HRA, but that he needed it somewhere else. Still, at least he gave us these personal HRAs before he left. Hey, did I mention that he was tearing his clothes off? Crazy dude. Darling knew the hiss was coming. Huh, no właśnie. I love playing 20 questions as much as the next guy, but we have got to get the water and electrical systems repaired before this baby blows. I'll have my guys unlock the doors out of here for you. I'll take care of it. You stay and keep the hiss away from the plant if you can. The hiss? That's what we're calling him? Well, that's catchy. Oh, listen, the radios aren't working, so if you find my boss Salvador out there, could you please ask him what the plan is? I'm sure he will have one by now. I'll keep an eye out for him. He sure has a lot of faith in his boss. Czemu ja mam wrażenie, że wszyscy ci ludzie, którzy są w tym wyższym kierownictwie, coś jest z nimi nie tak? Z Trenchem było coś nie tak, z tym było coś nie tak. O, zobaczymy jeszcze. Jak tam się dostawać do tych wszystkich miejsc, nie mam zielonego pojęcia, ale widzę, że ten motyw spalania śmieci w tamtym jednym miejscu też mi się ostatecznie przyda. Rzecz, nie skończyłem mówić. Przeczytałem sobie artykuł rzeczy, których nie mówi ci gra, jeżeli chodzi o kontrola. Jedna z nich dotyczyła tego, że nie odradzamy się przy najbliższym punkcie kontrolnym, tylko ostatnim, którego dotknęliśmy. Więc lepiej po drodze aktywować sobie wszystkie. Plus chyba też nam to odnawia życie, dlatego muszę o tym pamiętać. Proszę Państwa, mamy tutaj kolejne modyfikacje osobiste, szybkość regeneracji energii, mech, ja muszę inwestować punkty, żeby mieć tutaj tego więcej. Regeneracja zdrowia po podniesieniu elementu może być zajebista, generalnie też wyczytałem, że tutaj strasznie dobrze zainwestować upgrade'y, żeby zawsze mieć co najmniej jeden, który pozwala mi regenerować życie, ponieważ nie jest tak łatwo, aż jeżeli chodzi o poziom życia. Gra nie jest jakby super łatwa, dlatego trzeba, wiecie, trzeba uważać. Widzę, że niektóre tutaj upgrade'y są tylko do jednego rodzaju broni, a niektóre są do wszystkich. Wystrzeliwanie, więcej pocisków, szybkostrzelność, rozrzut minus 6, szybkość przeładowania 10. O, a czy skuteczność przeładowania to będzie działało tylko na tą jedną broń? Widzę, że tutaj ta broń ma też swój znaczek, widzicie? Takie nawiasy. I to oznacza, że to jest tylko do tej broni skierowane. Dobra, no to ja w takim razie zmniejszę rozrzut. Może moje niesamowite umiejętności celowania do przeciwników tutaj mi pomogą na przykład? Nie jestem pewien. Chodźmy przed siebie w takim razie. Nie jestem pewien, jak dojść tam, gdzie ja mam dojść, ale może jakoś uda mi się tutaj wynawigować. Trafianie w odpowiednie miejsca to będzie dla mnie największy problem w tej grze, jak nic. Tam mamy koleżkę wiszącego. A tutaj sobie ci przeciwnicy tak po prostu łażą, widzę. Okej, mogę coś podnieść i w nich jebnąć? No teraz to już mnie zauważyli ewidentnie. Cyk! O frajerze. Dobra, ty umierasz. Wow! Ojebany! Rakieta? O tego to się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się też przeciwników tak blisko pozostałych tutaj ludzi. Ale dobra, okej. Dobra, czas wytestować shotguna. Ohoho! Damn! To kurwa działa nieźle, trzeba przyznać. Zabij nie ponosząc śmierci, no bardzo chętnie, nie, wolę nie ponosić śmierci. O, mamy latającego jebańca. Dobra, tutaj pistolecik się lepiej przyda. Ha, ha, ha! Dobrze, przełączanie się pomiędzy tym w locie, to mi się podoba. Ty, tutaj wyjdziesz. Tutaj wyjdziesz, chodź no tutaj. O nie, albo i nie. Dobra, ziomek, pyk! I jeszcze jeden. Ten jakiś taki szybszy się wydaje być. Gdzie uciekasz? Chodź tu. Nie ma kończącej się amunicji. Proszę mi tutaj nie mówić głupot. Dobra. Rytualny impuls. Aha, to po co ja otwieram, żeby sprawdzić, jaki zasób zebrałem? Bez sensu. Zastanawiam się tylko, czy
Ta regeneracja zdrowia, którą mam po podniesieniu przedmiotu. Co to znaczy dokładnie po podniesieniu przedmiotu? Czy oni mają na myśli właśnie o na przykład to, jak taki rytualny impuls podniosę? Czy może coś innego? Nie jestem pewien. No nic. Wydaje mi się, że... A nie, nie tutaj mam iść. Kompletnie nie tutaj. Chyba? Nie mam kurwa pojęcia. Jakoś może tędy? Energy Converters. Tutaj widzę jakiś chyba korytarz, który mnie doprowadzi tam, gdzie chcę iść. Okej. Dałam strasznie wielką lokację. Nie jestem do końca pewien, jak się po niej nawigować. Ale też... Wszelkie porady mówią, rozglądać się w każdym jebanym kącie, bo wszędzie tutaj może się znajdować coś, co się przyda. Oho. Ty, przyciągając to gościa pchnąłem. O, to był ciekawy trik, muszę przyznać. Wow, 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 dobra, na spokojnie, ja się tutaj schowam. Przez ściany nie przestrzelą, to jest taki mój największy, przyjaciel, jeżeli chodzi o chowanie się przed przeciwnikami. No, o Jezus, o Jezus. Ała! Ojebany, co on mi tu... Nie wiem, co się stało, ale straciłem 99% życia jednym jebanym wybuchem. Co tam się odwaliło? Halo. No jedna rzecz, która jest pewna w tej grze. Tutaj poziom trudności jest jeden. Nie da się go w żaden sposób jakby zmienić, ułatwić sobie, utrudnić, dlatego jest jak jest. Dziwacznie to jest zrobione. Czy tutaj jest może jakaś mechanika dostosowywania automatycznie poziomu trudności do tego, co się dzieje? Nie wiem. Być może, a być może po prostu jest jeden ustalony poziom trudności i nie da się go zmienić. No tak czy siak. Wydaje mi się, że mogę już tutaj kurwa zacząć. Cyk jednego i kurwa cyk, o nie, to się zjebało. Dobra, dobra, na spokojnie, pistolecik poproszę, mój zwykły, standardowy. A gdzie mój auto-aim? Czemu nie działa tak jak powinien? Oni mnie lepiej potrafią trafiać niż ja ich. Kończy się amunicja, nie, nie, kompletnego skończenia się amunicji nie chcę. Lekko się wycofam. Jak się zmieniało ten kurwa kierunek? O tak. Muszę strzelić między tymi pieprzonymi kratami, inaczej to nie działa. Kurwa macie, ale się ustawiliście, koledzy. Niemiło, nieprzyjemnie. Gdzie byś się pokazał w takim sensownym miejscu? Nie chcę znowu eksplodować, to jest taka jedna kwestia. O, ten oberwał. Dobra, już tylko jeden został. O nie, jeden i jego kolega. Dobra. Dobra, ile was tam nasrało w tamtym pokoju? Dobrze, oni mają armora. Ty. O, to na przykład mogło przedtem mi eksplodować prosto w twarz. Zdecydowanie. Abym wziął tutaj i zrobił pyk. Haha, fantastycznie. Zginął? Nic nie widzę. Dobra. Punkt kontrolny, punkty życia, wszystko poproszę, jak najszybciej. Jezus Mare. Brak prądu. Achty do nas mówi wewnątrz naszego mózgu. To nie jest zwykły dozorca. Mój dozorca na przykład w szkole, do której, na przykład u mnie w liceum, jakoś tak inaczej się zachowywał. O co chodzi z tym pomieszczeniem? Co to w ogóle jest? Ja tu mogę tutaj wejść? Czy ja zginę, jak ja tutaj wejdę? Są jakieś tutaj dziwne, kurwa... Robactwo, nierobactwo. Odgłosy tutaj tych wszystkich transformatorów też mnie lekko niepokoją. No dobra, czy ja mogę tutaj wejść? Czy ja mogę sobie to... O właśnie, rozpieprzyć. Chyba nie powinienem. O, tak, 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 zdecydowanie nie powinienem. Jakiś, nie wiem, grzybobranie, tam kraina grzybów jakaś ma miejsce. Nie podoba mi się to do końca. Dobra. Szybkie przemieszczanie? Nie, to mnie akurat nie interesuje. Trzeba wymienić części, powiedział teraz Achti, tylko że czy to jest tutaj? Czy ja powinienem tędy iść? Może powinienem tam coś zniszczyć w środku na przykład i wtedy będę mógł tam wejść. Nie widzę tutaj niczego, co by mi mogło pomóc. Wygląda na straszny tutaj, kurwa, syf. Czy ja to mam, dam radę rozwalić jakoś? Czy mogę rzucić czymś w to? Na przykład... Och, no nie tak, zdecydowanie. Muszę to zabrać tutaj ze sobą. No nie, nie dam rady tego rozwalić. Mogę tutaj wejść troszeczkę, ale tak nie w 100%, nie do końca. A tak bokiem przejść na przykład? O nie, 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 nie. No obrażenia mi to zadaje. Napraw pompy chłodzenia i konwertery energii. No dobra, ale chciałbym zadać takie kluczowe pytanie. Kurwa, jak? Mam wrażenie, że nie mogę tam podejść za bardzo. Tutaj to wygląda jakby... Nie, no to pomieszczenie jakby tutaj w ogóle nie istnieje. Czy ja dam radę przejść tędy? Mam wrażenie, że powinienem być w stanie, ale nic tutaj nie działa. Nie mogę tu nic kliknąć. No dobra, okej, to moja wycieczka tutaj chyba niezbyt owocna będzie ostatecznie, bo nie wydaje mi się, żebym mógł cokolwiek tutaj zrobić.
Może się mylę? Oho, co się odpierdala tutaj z powrotem? Aha, to najstarsza siedziba zaraz jebnie w całości, świetnie. Dobra, to wydaje mi się, że jednak tutaj będzie jakieś przejście. Nie, tu mamy elevator, czy ja tu podejdę? Mogę go wezwać? Czerwone światełko oznacza, że co? Że nie przyjechała na moje piętro, czy że w ogóle nie mogę z niej skorzystać? Chyba jedzie. To mam wrażenie, jest ewidentne wejście do tamtego pomieszczenia. A ja nie przyjechałem tędy? Nie, z drugiej strony tutaj wlazłem. No jakie kurwa dziwne rzeczy się dzieją. Nie no, czerwona lampka chyba skutecznie mnie blokuje. O co chodzi? Jak wygląda tamto pomieszczenie? Czemu ja mam tutaj jakoś tak dziwacznie się nawigować? Naprawdę. Zorientowanie się w tym, co się tutaj dzieje, nie jest takie łatwe. Muszę uważać też na moje ilości energii, żebym sobie nie szalał za bardzo z tym przemieszczaniem się za pomocą uniku. Czy ja muszę tutaj po prostu się autentycznie szybko przemieścić, żeby nie zginąć? W sumie odrodzę się tutaj zaraz obok, więc nie będzie to wielki problem. To chcę sobie odsunąć, bo mnie denerwuje. Może? O! Nie? Nie, nic się nie stało. Okej, okay. Już myślałem, że jakiś chyba genialny sposób odkryłem. To są jakieś takie wielgachne grzyby. O nie, to mi zabiera życie jak szalone. O nie. Nie, to nie jest to. Czy ja nie mam umiejętności rozwalenia tego? Ja pierdolę, jak tu jest gorąco, nie wytrzymam 30 stopni podczas nagrywania. Co to kurwa za zawarunki? Świeci mi się czoło cały czas, ja się nie dziwię, że memaski sobie robicie na ten temat. No nie wiem, nie. Tutaj jakby odpadam, kurwa. Nie mogę tam chyba wejść. Cała siedziba już zdycha. No ja wiem, Achti, że trzeba części wymienić, ale kurwa jak? Konwertery energii. Dobra, okej, to idę w takim razie w innym kierunku. Jak ja mam tam dojść? Kurwa mać, nienawidzę tej mapy. Czy ktoś ma dla mnie jakąś podpowiedź albo kurwa trik na temat tego, jak obsługiwać w ogóle tą mapę? Jak ją odczytywać? Czy ja potrzebuję teraz lekcji z odczytywania map? Nie wiem. Wydaje mi się, że na dobry początek mogę pójść tam na lewo. Może pierwszy sukces naprowadzi mnie na coś innego. Gra nie mówi, w jakiej kolejności powinienem to zrobić, więc może jak zacznę odtąd, to będzie jakoś tak przejrzyściej i czyściej. Co to kurwa jest? Wybuchowe jakieś stwory. O, świetnie. Pęk, dobra. Załatwiony, ale wygląda to paskudnie. Cyk. Zabij wrogów nie ponosząc śmierci. No ja bardzo chętnie, tylko czy oni będą mieli takie same plany wobec mnie? Eksplodują jebańce! Nie wiem czym rzucam, efekty cząsteczkowe zadupcyły mi calutki ekran. Ile ich tutaj przyłazi? Dobra, te są jakieś mega dziwaczne i eksplodują po śmierci. O, beznadziejny element ich umiejętności. Dobra, wyrywam beton z ziemi, żeby ich bić. Ty, wzmocniony agent syku? Halo! Jaki powyginany! Ty, no i widzicie, to są te wszystkie instagramerki, które jogę uprawiają na filmikach. Wzmocnienie agenci syku to przykład ekstremalnej fizycznej deformacji wynikającej z opętania. Wykazują niewyobrażalną obsesję na punkcie osób, które nie zostały opętane. Po zbliżeniu się do celu na określoną odległość, wybuchają, tworząc strumień zogniskowanego rezonansu syku, którego gęstość jest tak wysoka, że działa niczym siła fizyczna. Zachowanie może być reakcją adaptacyjną na HWR-y. Wzmocnienie agenci mają za zadanie niszczyć te urządzenia u potencjalnych nosicieli, wystawiając ich na działanie rezonansu. Czy syk aż do tego stopnia jest zdolny do modyfikacji zdolności paranormalnych opętanego nosiciela? God damn! Wszyscy zabici? Dobra, okej. Okay. Ostatecznie mieszanką różnych technik wow! Halo. Wszystko tutaj tak ładnie wybucha, że ja mam ochotę to oglądać, ale z drugiej strony trochę śmiertelne. No. Pozostałość strefy progowej, wzmocnienie szybkostrzelności, obrót. Jezus Maria, tyle tych upgrade'ów, a ja w ogóle nie mam na nie miejsca. To jest wręcz okrutne ze strony tej gry, że ja tyle tego znajduję. To jest pewnie do innego rodzaju broni. Tak, tylko dla obrotu. Wzmocnienie osobiste nic nie mam, ale zasób jakiś chyba znalazłem. Pozostałość strefy progowej, poziom dostępu drugi. Nie wiem, do czego się tych rzeczy konkretnie używa, ale okej. Okay. Zaatakowali mnie tutaj przeciwnicy, więc ewidentnie jest to dobra ścieżka. Tak też mi się wydawało, jak tutaj popatrzyłem. No to lecim. Jeszcze mamy tutaj trochę czasu w dzisiejszym odcinku, proszę państwa, więc i tutaj wchodzimy do tego pokoju. Oczywiście już nas tutaj nadupcają. Cyk! Mogę też tak taktycznie podnosić to w takie miejsca,
Jak przyleci do mnie czasem, to będzie jakby zasłonięte i nie dam rady tym rzucić sensownie. Ale jeżeli tym rzucę przed czasem jakby, to już lepiej to podziała. O Jezus, to są znowu ci wzmocnieni. Beznadzieja! Kurwa! Dobra, na spokojnie, dajcie się zajebać. Ło, to jest przerażające! Eksploduj! Naprawdę, ta gra nie jest jakby... Jest trochę creepy, proszę państwa, i scary. Ale te efekty tutaj, jak to powietrze się wygina, światło się zakrzywia. Zajebiście to wygląda, naprawdę. Rytualny impulsik. Muszę się nauczyć, jak nazywają się te podstawowe zasoby, których używam. Oj, pokój teraz się odtransformuje. No tak! Dlatego mi coś nie pasowało, jak przyjąłem ten punkt kontrolny przy tamtej elektrowni. Bo nic się nie przetransformowało, to on był chyba już i tak oczyszczony. Inaczej by jakaś transformacja budynku to musiała nastąpić. Dobra, dobra. Mogę coś tutaj zrobić? Nie, poziomu jeszcze nie wbiłem. Ja mam tutaj jakieś punkty doświadczenia gdzieś, żeby wiedzieć, kiedy wbiję ten level? Nie wiem. Ale boję się cały czas tego, co mnie spotka w tej grze. Jest tutaj trochę creepy, trochę tak dziwacznie. Tutaj muszę, mam w ogóle drugą misję, zaraz obok. Czyli generalnie jedno się robi, jedno i drugie się robi naraz. Tutaj muszę spalić śmieci. Nie wiem, na czym będzie to zadanie polegało i z kim będę musiał tutaj walczyć, ale gra tu piękna muzyka. Achti pewnie on sobie tutaj ustawił. Jeżeli on jest dozorcą, to on się chyba tym paleniem śmieci zajmuje. I jakie mnie tutaj będą czekały wyzwania, proszę państwa? Czy jakiekolwiek będą mnie czekały wyzwania? Poza tym, że przepięknie to wygląda. Główna. O, posłuchajmy. Parakinezjologia. I've discovered a code Omega paranatural entity residing within the bureau itself. Dozorca. Right under our noses. Darling refused to allocate me the budget or resources, so I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. W tym biurze chyba nie ma definicji szaleństwa, bo wszystko jest możliwe. Mordo, nic nie było słychać. Ten piec już to był. O nie, sobą nakarmiła? Jezus Maria, karmią piec ludźmi. Znaczy nie, przepraszam. To piec chce, żeby karmić go ludźmi. Okej, okay, ale faktycznie słyszę tu jakieś gadanie. Czy tu jest ta badaczka gdzieś? Spal śmieci wokół pieca. A które to są śmieci wokół pieca? Co ja mam tutaj zrobić? Mam to po prostu powrzucać? Dobra. Spal śmieci wokół pieca. No ale na przykład ma na myśli to? Mogę to tam po prostu siepnąć do środka? Chyba o to chodzi? Jak na razie działa. Co prawda będzie to trochę żmudne, ale wydaje mi się, że o to chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Może chodzi o te? O, tak mi się wydaje właśnie. Ja. Jeżeli tego chce Achti, to my polecenia Achtiego wykonujemy, bo jesteśmy... Kurwa, grzecznym dyrektorem, którego zadaniem jest... tam coś ciekawego się znajduje. Jako grzeczny dyrektor mamy za zadanie słuchać poleceń woźnego. Doleci to tam? Doleci. Dobra, okej. Okay. Stan spalonych śmieci się zmienia, tak więc idę do przodu w dobrym kierunku. Tu mamy jakiś papierek. Skarga dotycząca tub pocztowych. Hej, Bozer! Wyobraź sobie, że dział księgowości nadal twierdzi, że nie otrzymał moich raportów o wydatkach. Twierdzą, że rachunki prawdopodobnie zagubiły się w tubach pocztowych ze względu na przeobrażenie, strefę progową albo jakieś inne kurestwo. A jeżeli nie posiadam oryginałów, nie mogą zweryfikować moich wydatków w celu przyznania zwrotu kosztów. Co za kurwa brednie? Po co w ogóle używam tych tub, skoro po prostu wyrzucają naszą pocztę w jakimś innym cholernym wymiarze? O, no tak. Problemy pracowników tego biura musiały być zgoła inne niż problemy typowych ludzi. Dobra, okej. Okay. Czy ja dam radę? Nie no, muszę sobie z tym pospacerować. No zdecydowanie byłoby to bardziej skomplikowane na klawiaturze, czy też na padzie z niedziałającym prawym bumperem. I tak sobie zamówiłem w sumie już nowego pada, bo będę
Zaczynam korzystać z Xboxa One jako z takiego centrum domowej jakby rozrywki medialnej i tak dalej. Jakieś filmy Blu-ray i tak dalej na nowym mieszkanku, więc przyda mi się kolejny kontroler. Dlatego będę miał ich w brud, jeżeli chodzi o kontrolery do nagrywania. Dobra, myślę, że tym dam radę rzucić ze środka, żeby nie spacerować aż tak daleko. A, no radioaktywne materiały. No zdarza się, czasem trzeba się pozbyć takich rzeczy i tyle. Coś tam jeszcze na dole może leży. Jeszcze jedną beczułkę chyba muszę znaleźć. Tutaj ją chyba mamy, co? Dzień dobry. Trafię czy nie trafię tym? Może się ustawię na środku. Będę trochę pewniejszy, jeżeli chodzi o to. Ty, to nie było to? Serio? Dobra, radioaktywne odpady. Gdzie jeszcze jesteście? Coś tu gra. Czy może to ten piec? Nie, to są takie zwykłe beczki i są takie bardziej dojebane beczki. Ja chyba tych bardziej dojebanych beczek szukam. Wydaje mi się, że u góry już nie ma. Chyba, że przeoczyłem, ale one się chowają jeszcze między tymi, między półkami tutaj. W najbardziej niespodziewanych miejscach. I przedmiocik. Dziękuję. Co to będzie? Pozostałość strefy progowej. To jest na pewno potrzebne do tworzenia broni, chociażby jakby teraz tego nie sprawdzę nawet, ale... O, ale punkt kontrolny mi prawdę powie. Karabin maszynowy może będzie fajną bronią, aczkolwiek zdecydowanie przydadzą mi się jakieś upgrade'y na przykład większą ilość amunicji, szybsze przeładowanie też by było spoko. Ale głównie chcę w moją przeżywalność inwestować. To będzie pierwsza rzecz, na której naprawdę mi zależy. Gdzie są te jebane beczki pozostałe? Nic już nie widzę. Jakaś jedna gdzieś jeszcze jest, obstawiam, a ja jej nie widzę. Tutaj nigdzie nie leży ta beczka? Czy może ta po prostu nie trafiła? Nie, to jest jakaś zwykła beczka. Pieprzony piecu! Ja wiem, że wolisz ludzi zamiast radioaktywnych odpadów, ale... Wskaż mi beczkę, piecu. Wskaż mi beczkę. Mi nawet zaczyna odpierdalać. Serio, zajmuję się od 3 minut szukaniem śmieci. Ta dopiero dobra gra jest. Ty, no normalnie nie widzę. To wszystko powinno być raczej w tym pokoju, nie? Raczej nie na zewnątrz. Śmieci wokół pieca, a tutaj już... Muzyka, która tutaj gra, jest przerażająca, ale raczej jej nie wyłączę. Tam pewnie jakąś lewitacją mógłbym wejść na górę. No beczko! Dobra, musi być na dole. Muszę skrupulatnie przepatrzeć wszystko, co się tutaj znajduje. Chyba, że przeszedłem obok niej 4 razy i po prostu nie zauważyłem, co też jest opcją. Nie wykluczam tego, w końcu to ja, pamiętajcie o tym. Leżą tutaj jakieś pierdolety, ale beczułki takiej porządnej nie ma, więc musi być na dole. Ale może jest ukryta w jakimś takim nietypowym miejscu. To też jest opcja. Przebiegnijmy się tędy na razie, tędy. Takie ładne zielone były, świeciły się jak moje czoło i psu jajca, a... A cholera, teraz nie mogę żadnej znaleźć. Te zwykłe beczki to mnie nie interesują. Gdzie są odpady radioaktywne? Ty, no kurwa, nie dam rady. No nie znajdę normalnie tej beczki pieprzonej ostatniej. Nigdzie jej tu nie ma. Halo, powiedziałabyś mi, pomogłabyś mi, koleżanko, spal śmieci wokół pieca. To mi nie dodaje żadnego progresu, jeżeli chodzi o spalanie śmieci. Tam jest! Dobra, mam ją! O kurwa, tutaj ją muszę tak przyciągnąć. Czy może będzie jeszcze jedna, ale to przynajmniej znam teraz sposób. Tak jest! Haha! Ale to było chamsko schowane. Dwa punkty zdolności, questika dostałem, modyfikację broni też, o jak miło. O jak miło, dziękuję. Co to będzie? Obrażenia, obrażenia plus 15. To może... Aha, tu mam plus 24 już. Okej, to jest gorsze w takim razie. Nie wiem, czy to rozebrać na części. Na razie przytrzymam. Mam jeszcze sporo miejsca w moim jakby schowku, więc w chwili obecnej to niech będzie jej więcej. Dobra, idziemy dalej, jeszcze kawałeczek chociaż. Jest to jakiś punkt kontrolny może... Zrobiłem misję poboczną. Tutaj mamy punkcik kontrolny. No dobra, i proszę państwa, widzieliśmy tutaj, sporo się podziało. Ja mogę, myślę, jakieś punkciki porozdawać. Ile to kosztuje? 3. Co mi się tutaj jeszcze przyda? Obrażenia od wystrzelenia. Tego używam w sumie w miarę często. Walki wręcz mniej. Energia. Ale i tak mam 2 punkty, niczego nie kupię. A tutaj jeszcze będzie nowe drzewko. Tutaj i tutaj. O, dodatkowe okno modyfikacji osobistej za 8 punktów wydanych. No okej. Postacie broni. Tutaj jeszcze 15 tysięcy tych trójkącików potrzebuje. Rytualne impulsy i pozostałości strefy progowej. No zdecydowanie te formy broni to jest chyba to, na co powinienem teraz zbierać. Ewentualnie to, ulepszenie, żeby wyższe upgrade'y sobie mu zrobić. Chociaż pewnie lepsze upgrade'y będą wypadały z lepszych przeciwników. Dobra, moi drodzy, myślę, że już tak powoli kończy się etap nauki tej gry.
I zaczynają się już jakieś takie poważne rzeczy. Będziemy, myślę, sukcesywnie coraz więcej zbierać tutaj jakichś ciekawych umiejętności, nowe formy broni, nowe upgrade'y, nowe rodzaje przeciwników. Już teraz się robią szalone. Myślę, że jakoś to będzie. Nadal gra się ciekawie, a tajemnica pozostaje nierozwiązana. Tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.